stworzyliśmy formatki i słowniki, które pozwalają nam na lepsze dostosowanie funkcjonalności systemu do naszych potrzeb. Czym są formatki? Dodając nowe zadanie, widzimy standardowe pola do wypełnienia. Niemniej jednak, często jest tak, że jakiś pól do konkretnych zleceń nam brakuje. Dlatego może za pomocą formatek możemy dodać sobie dodatkowe informacje, które będziemy mogli określić chociażby poprzez listę rozwijaną czy pola otwarte. Przyjrzyjmy się teraz, jak więc takie dodatkowe pola z różnymi wariantami wyboru dodać, aby program był lepiej dostosowany do naszych potrzeb. Aby program był bardziej spersonalizowany pod nasze indywidualne potrzeby. W tym celu w ustawieniach wybieramy sobie tworzenie formatek. Widziałeś przed chwilą na ekranie dodawania zadania pola faktura, dział, jaki to klient. Są to formatki, które zostały już wcześniej zdefiniowane do przykładu. Teraz dodamy kolejną formatkę. Aby dodać kolejną formatkę, wybieramy sobie typ pola, jaki chcemy dodać. Mamy w tym momencie pola związane z listą rozwijaną, oparte na słownikach. O słownikach za chwileczkę parę słów powiemy. Mamy też możliwość dodania pola typu checkbox, pola z datą czy pola tekstowego. Dodajmy przykładowe pole z datą. Klikamy na pole, aby edytować. Pojawia nam się konfiguracja pola i zaznaczamy nazwę. Klikamy zapisz i nazwa formatki została już zmieniona. Tworząc nowe zadanie, będziemy mogli sobie wybrać z kalendarza konkretną datę. Aby dodać nowe pole tekstowe, podobnie jak pole z datą, robimy przeciągnik upuść. Klikamy na to pole. Ustawiamy nazwę. Klikamy zapisz. I pole zostało dodane. Pole typu checkbox. Jeśli chcemy, aby coś zaznaczyć. Dodamy pole, czy szef ma zatwierdzić przed wysłaniem. Kiedy na przykład chcemy wysłać klientowi ostateczną wersję projektu, który robimy, będzie fajeczka do zaznaczenia. Zobaczmy teraz, jak te formatki wyglądają na liście zadań. Klikamy zapisz. Szablon został zapisany. Wracamy do listy zadań. I tworząc nowe zadanie, nowe formatki są już dostępne. Mając pola formatek listami rozwijanymi, aby dodać kolejne warianty, które się tym pojawiają, będziemy musieli posłużyć się biblioteką słowników. W tym celu wybieramy konfigurację słowników i mamy tutaj listę słowników, które są już dostępne. Faktura, dział, jaki to klient. Dodajmy teraz nowy słownik. Aby dodać nowy słownik, klikamy dodawanie słownika i definiujemy nazwę słownika, która posłuży nam później do klejenia do formatu. Do przykładu zrobimy słownik skąd o nas klient wie. Mamy już wybrany słownik oraz wartości dla danego słownika. Pierwszą wartość proponuję zostawić pustą, dzięki temu lista rozwijana będzie zaczynała się od pustego pola. Druga wartość. Można oczywiście dodawać pól wyboru znacznie więcej w słowniku. Klikamy zapisz. Po kliknięciu zapisz, ten słownik jeszcze nie będzie widoczny w liście zadań. Teraz, abyśmy mogli wyświetlić go, klikamy tworzenie formatek. Wybieramy pole ze słownikiem. Upuszczamy na dole naszej listy formatek. Mamy pole ze słownikiem, przykładowa wartość. Teraz, żebyśmy mogli podpiąć ostatnio dodany słownik, musimy wyedytować to pole. Klikamy. Nazwa pola. Czy to pole jest wymagane? I wybieramy słownik, który należy do tego pola podpiąć, aby zwracał nam konkretne wartości. Nazwaliśmy go skąd o nas wie, klikamy skąd o nas wie i klikamy następnie zapisz. Po kliknięciu zapisz, zapisujemy jeszcze całą formatkę, szablon formatki został zapisany. I takim oto prostym sposobem, dodając nowe zadanie,
Widzimy, że nowe pole zostało dodane, a lista rozwijana działa poprawnie. Jak widzisz, rozbudowywanie możliwości systemu Start-Stop do własnych potrzeb jest bardzo intuicyjne i dość proste. Jeżeli natomiast potrzebujesz wsparcia, bądź nie masz czasu, żeby samodzielnie to zrobić, możesz zawsze do nas napisać. Skonfigurujemy dla Ciebie program według Twoich indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do korzystania z systemu Start-Stop.